głośno mówiący. Dobry wieczór, cześć, witajcie. Tomasz Kosiorek. Rozpoczynamy audycję pod tytułem Tryb głośno mówiący, tak jak to zwykle w poniedziałki i wtorki. Psychologiczne wydanie naszego pasma, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czy kontakt z pornografią w internecie bywa szkodliwy. Jakie może mieć konsekwencje? O to będę pytał dzisiaj naszego gościa, eksperta Daniela Cesarza, psychologa, psychoterapeuty i seksuologa. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór, witajcie. Mam poczucie, że to jest dosyć powszechne zjawisko, jeżeli chodzi o kontaktowanie się z pornografią w internecie, bo bardzo nie trzeba szukać, żeby znaleźć. Wiesz co, no właśnie mam takie wrażenie, że pornografia nas znajduje w tej sieci i to chyba jest taka trudność, że ja z pacjentami, z którymi pracuję, bardzo często przychodzą i mówią, że ta pornografia ich znalazła i to w takim momencie ich życia, że czasami przez to ich blokuje, chociażby w seksualności, bo to, co tam widzą, czyli jest to i przerysowane, i jakieś takie no nieprzystające do rzeczywistości, że często jest tak, że oni są zablokowani później w takim realizowaniu swojej seksualności. Bardzo często ta seksualność, my na to mówimy, ona jakoś zatrzymuje się, jest zafiksowana na pewnym etapie, czyli zatrzymuje się na przykład na masturbacji i nie idą dalej, nie idą w kierunku takiej seksualności pełnej, związanej z relacją, przez to, że się boją, że traktują ten seks trochę jak egzamin. Czyli mówimy raczej o młodych ludziach, którzy trafiają na obrazki i filmiki w sieci? Myślę, że trafiają bardzo różne osoby, bo to jest takie medium, które... Ale to, u których się to zatrzymuje na etapie masturbacji. Tak, tak, tak. Mówimy o takich osobach, u których się to zatrzymuje w młodym wieku, ale też patrząc na osoby starsze, które zaczynały na przykład od tych świerszczyków popularnych, chociażby w latach 90. Mechanizm jest bardzo podobny. Oni patrząc na zdjęcia bez fonii, bez ruchu, też jakoś przekładali to do siebie i to też jakoś ich blokowało, więc też znam, mam takich pacjentów, którzy w wieku 40 kilku lat są prawiczkami. No tak, ale różnica między gazetą a internetem jest taka, że gazeta w którymś momencie się kończy, jest ostatnia strona, a w internecie generalnie nic się nie kończy, ponieważ można przewijać i znajdować coraz nowsze filmy i to chyba troszkę inna interakcja wtedy. Tak, zwykle mówimy tutaj o czymś takim, co może mieć znamiona nawet uzależnienia. Bo o ile gazeta się kończy, to jedno i drugie medium powoduje jakąś ekscytację i chociażby patrząc na procesy fizjologiczne, no wyrzut dopaminy. I w jednym i w drugim przypadku, z tym, że w tym drugim przypadku mamy no, mnogość szeroką bodźców, więc możemy dobierać sobie partnerów, partnerki, konfigurację w nieskończoność i bardzo często to zaczyna jakoś wpływać negatywnie na nasze życie. Przyjrzyjmy się temu, kto sięga po pornografię w sieci. Ola Opala zapytała o to ludzi napotkanych na ulicy w Warszawie. Kto to ogląda? Myślę, że większość to są mężczyźni w takim wieku 40 lat, kiedy też zmienia się sporo w psychice mężczyzny. Albo mężczyźni, którzy są długo w związku i gdzieś tam ta seksualność umiera. Kobiety też oglądają, pewnie w mniejszym stopniu, ale na przykład mam takich znajomych, którzy razem sobie oglądają, czerpią z tego dużo radości. Nie pozwalają sobie nawzajem, żeby sami bez partnera sobie oglądali, tylko razem muszą to oglądać, no i dla nich to jest fajne. To ogląda pornografię w internecie, nie wiem, musiałbym się zainteresować tematem, żeby wiedzieć. Myślę, że młodzież, która szuka jakichś tam inspiracji i też wrażeń. Ludzie tacy, którzy nie mają własnego życia seksualnego. Pornografia jest na każdym kroku, w teledyskach, w reklamach, jest to bardzo szkodliwe, mnie to razi w oczy. Tak naprawdę, gdyby mieć w to jakiś wgląd, to myślę, że wszystkie grupy wiekowe i mężczyźni, kobiety równo sobie pozwalają. A wy, czy macie jakieś przeświadczenia, może macie jakąś intuicję dotyczącą tego, kto sięga po porno w sieci? 70044 to jest nasz numer SMS-owy. Zapraszam do odzywania się. Można też napisać drogą mailową tomasz.kosiorek@polskieradiopisanelocznie.pl. 8 minut po 20 to tryb głośno mówiący. Czy kontakt z pornografią w internecie bywa szkodliwy? Dzisiaj naszym gościem jest Daniel Cesarz. Kto ogląda porno w sieci?
pomysłami. Nasi respondenci mieli takie pomysły, że na przykład mężczyźni po 40, bo wtedy kryzys wieku średniego i wtedy się różne rzeczy zmieniają. Albo mężczyźni, którzy są długo w związku, jakoś muszę zwolnić, a seksualność umiera. Kobiety też oglądają, ale w mniejszym stopniu. To wszystko mity czy prawda? Ja tak słuchając tego pomyślałem sobie, że oglądają wszyscy oprócz nas mówiących w tym reportażu, bo chyba trudno się przyznać do tego, że oglądamy pornografię, bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam, powiedzmy przypadkiem, napotkał w sieci tego przynajmniej typu... ten, kto używa internetu, tak? Dokładnie, tego typu materiały. Myślę, że oglądają naprawdę wszyscy. Są różne badania, które mówią, że to mężczyźni częściej, że mężczyźni oglądają wręcz codziennie, że są uzależnieni. Faktycznie kobiety oglądają rzadziej, bo mają bogatszą wyobraźnię. Potrafią fantazjować. My często potrzebujemy podkładki. Bardzo często tacy psychologowie ewolucyjni ujmują to dosyć brutalnie, że ta pornografia to jest rodzaj zapłodnienia kilku partnerek za pomocą ekranu dziennie. Takiego wyobrażonego. I ewolucyjnie chyba trochę też o to chodzi, że my ten swój materiał wirtualnie chcemy rozprowadzać, a niekoniecznie jakoś potrafimy to kontrolować. No i stąd później mamy z tym trudności. Mam wrażenie, że jednak mężczyźni dużo większe niż kobiety. No okej, ale w sytuacji, kiedy mówimy o... zacząłem sobie myśleć, jak to było 70 lat temu, jak taką jedyną pornografią może mogły być jakieś zdjęcia, też niekoniecznie kolorowe, do których był dostęp. To co się zmieniło w seksualności człowieka? Czy my jakoś zupełnie inaczej chyba funkcjonujemy teraz? Ja myślę sobie, że w seksualności niewiele się zmieniło, bo na pornografię musimy popatrzeć w parze z masturbacją. Niestety nie możemy tego oddzielać. Jeśli popatrzymy w parze z masturbacją, to zrozumiemy, że to może być prosty sposób do tego, żeby na przykład redukować sobie napięcie emocjonalne. Jestem zestresowany, boję się czegoś. Nudzę się. Mam w sobie jakieś napięcie, które chcę zredukować. Równie dobrze takie napięcie redukuje piwo, czy alkohol, czy jedzenie coraz częściej. Czy jedzenie, czy jakieś inne używki. Więc patrząc w ten sposób, to jest kolejna metoda, teoretycznie bezbolesna, na to, żeby to napięcie sobie zredukować w sposób przyjemny, dostępny, no i wybrany, wyselekcjonowany. Pułapka polega na tym, że niestety nasz mózg uzależnia się od takiego rodzaju zaspokajania tego napięcia. Po prostu nasz mózg nie jest w stanie wytworzyć tak dużej ilości dopaminy, jaka wydziela się na przykład podczas oglądania pornografii. Stąd zaczyna być problem, bo my tej pornografii zaczynamy pożądać i bez niej nie możemy żyć. Ostatnio czytałem wyniki badań dotyczących tego, że jak przeglądamy na przykład na tablecie czy w smartfonie takie serwisy, w których, no tak jak na Facebooku, przewija się w górę walla. Przepraszam za ten bełkot, ale po prostu cały czas sięgamy po nowe treści. To mamy taki wyrzut mieszanki neurotransmiterów, że mamy po prostu nieustającą ekscytację, co tam dalej jest, i porównywano to z wynikami osób, które grały hazardowo w rozmaite gry. I to było podobne zjawisko, ponieważ my czekamy, co tam się kryje za rogiem. I myślę sobie, no to z tą pornografią jest identycznie. I w momencie, kiedy mówiono przed snem, w tym artykule, który czytałem przed snem, nie przeglądaj takich serwisów, ponieważ twój mózg cały jest w trybie oczekiwania i patrzy, co tam jeszcze dalej się wydarzy. No to myślę sobie, że z tym przeglądaniem kolejnych filmików pornograficznych będzie tak samo. Bo to chyba trochę tak jest, że my szukamy treści i to szukanie przede wszystkim jest jakieś takie stymulujące. Jak rozmawiam z pacjentami, którzy przychodzą właśnie z taką trudnością, taką kompulsywnym oglądaniem pornografii, to właśnie dla nich trudnością jest to, że przez wiele godzin potrafią poszukiwać idealnego materiału. Czasami się to udaje, czasami nie, czasami są padnięci i po prostu opadają z sił. Rezygnują. Dokładnie. Ale właśnie to poszukiwanie najbardziej kręci, a patrząc też na inny temat, no dlaczego my oglądamy programy o gotowaniu? No to też jest stymulowanie ośrodka przyjemności. My sobie oglądamy, wyobrażamy, stymulujemy nasze ślinianki przy okazji, przełykając ślinę, i też możemy godzinami oglądać, co niektórzy te programy. A co oglądamy w tych internetowych filmikach? O tym porozmawiamy już za chwilę.
tryb głośnomówiący. Dzisiaj o pornografii. A co w tej pornografii internetowej się czai? No pewnie z grubsza wiemy, ale gdyby na to spojrzeć okiem seksuologa, mamy dzisiaj taką szansę, bo jest z nami Daniel Cysarz, psychoterapeuta i seksuolog. Czego można się nauczyć z filmów pornograficznych? Mam takie poczucie, że tam jednak mięso trzeba o mięso, bo człowieka jest niewiele. Ja też mam takie poczucie, że raczej niczego dobrego. Bo jeśli weźmiemy młodego człowieka, który pierwsze swoje wiadomości na temat seksualności, seksu miałby czerpać właśnie z internetu i z takich materiałów pornograficznych, to można powiedzieć, że to jest jeden wielki dramat. To jest sytuacja, w której on jako facet na przykład widzi mężczyzn, którzy mają wielkie przyrodzenia, którzy godzinami potrafią uprawiać seks w różnych pozycjach, którzy mają wiele partnerek, którzy nie mają przedwczesnych wytrysków, problemów z erekcją, ani się nie krępują. Myślę sobie, że taki chłopak, oglądając takie materiały, mając rozpocząć swoje współżycie ze zwykłą partnerką w swoim zwykłym ciele, może mieć później naprawdę duże opory. Chociażby takie trudności, jakie są często, o których bardzo rzadko się mówi. Chociażby przedwczesny wytrysk, który przy pierwszych kontaktach, przy inicjacji to jest tak naprawdę 90 na 90, można powiedzieć złośliwie. A to jest bardzo częsta przypadłość. Mówi się o tym rzadko, więc nie przygotowujemy też siebie nawzajem do tego, żeby o tym seksie mówić. A dla mnie to było bardzo cenne, jeśli my potrafilibyśmy o tym seksie mówić też ze swoimi dziećmi. Nie wyobrażam sobie sceny, kiedy na przykład dziadek rozmawiałby ze swoim wnukiem na temat jego seksu z babcią i mówił: słuchaj, ta inicjacja to jest taka trudna rzecz. A szkoda. Szkoda. To też jest jakiś problem, mam poczucie, z nagością, że w momencie, kiedy tak się skwapliwie ludzie zakrywają i na jednym z moich ulubionych basenów nikt się nie myje pod prysznicem, zdejmując gacie, więc wnoszę, że to wszystko, co pod tymi kąpielówkami ma, po prostu wypłuczę sobie w basenie, no bo jednak nie będziemy się obnażać, to potem taki chłopak, który ogląda film pornograficzny, może sobie pomyśleć, że ten jego penis jest najmniejszy na świecie, ponieważ jak się porównuje z aktorami, o których wspomniałeś, i z ich przyrodzeniami, no to nie ma szans. Zresztą ci aktorzy są świetnie oświetleni. No to jest film, to jest produkcja, tam jest cięcie, tam jest montaż, więc w momencie, kiedy już ktoś nie może, to jednak robi się chyba tam przerwę. Nie wiem, nie byłem na planie, ale tak się domyślam. Ja sobie myślę, że właśnie takie materiały powinno się puszczać nastolatkom, ale właśnie z lektorem, który w pewnych momentach robiłby cięcia, wchodziłby na plan i mówił: okej, to tak wygląda w filmach porno, a zobaczmy, jak to może wyglądać naprawdę. To by było bardzo wartościowe. I mam nadzieję, że kiedyś czegoś takiego się doczekamy. No właśnie, bo przy okazji można by porozmawiać o uczuciach i o emocjach i o tym, że seks jest fajną sprawą między dwójką ludzi, która się kocha, której dobrze jest ze sobą. No tak, tylko kto ma to zrobić? To jest taki moment, że możemy sobie poutyskiwać, że co, no, że wychowanie do życia w rodzinie. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Jak przychodzą ludzie do gabinetu, to co wiedzą na ten temat? Pada standardowe pytanie. Co wam rodzice przekazali na temat seksu? Jaki macie przekaz pokoleniowy w tym aspekcie? Zwykle następuje cisza. To jest akurat standard. Chociaż muszę przyznać, że w młodszym pokoleniu, to znaczy w osobach, które w tym momencie są około 20, nieśmiało, ale coraz częściej pojawia się taka tendencja: ze mną rodzice rozmawiali. Robię duże oczy, ale też bardzo się cieszę, że tak może być. Ale rozmawiali właśnie w takim sensie technicznym, czy też rozmawiając o emocjach i o takim wkładzie, za przeproszeniem, uczuciowym? Na szczęście rozmawiali o wszystkim. O tym, że to ważne, że to potrzebne, że to fajne, że to fajnie, jeśli wiąże się z emocjami, ale też o technicznych sprawach. Na przykład mama dawała synowi, nie wiem, gumki idącemu na imprezę, pytając, czy wie, co z tym zrobić, i instruując go. Powieszą nas, ukrzyżują. 70044. Nie bądźcie tacy nieśmieli. Powiedzcie, czy u was w rodzinach wyglądało to tak samo? Ktoś z wami rozmawiał, a może do wszystkiego doszliście sami? Albo mailowo tomasz.kosiarek@polskieradio.pl. To czwórka. Słuchamy się nawzajem. W związku z tym, jak się do nas odezwiecie, to też chętnie włączymy wasze pytania do rozmowy.
25 lat temu tak zwane świerszczyki, później świadoma partnerka. Teraz sam mam syna w podobnym wieku i zaczynamy tematy. Z tego co wiem, to w szkole troszkę lepiej niż kwiatki i pszczoły, ale najwięcej daje życie, napisał Robert. A kolejny Robert napisał: mnie nikt nie uczył w domu, bo jakoś tak wyszło. Wszelka wiedza przyszła z podwórka, jedyne co pamiętam to mamę, która w czasie, kiedy miałem z 16 lat i szedłem na imprezę, wyciągała dwie dyszki, mówiąc, żebym kupił sobie gumę i uważał. Robert, 89 rocznik. No proszę, więc... Można. Różnie drzewiej bywało. Daniel Cysarz, psychoterapeuta i seksuolog. No właśnie, kwiatki, pszczółki, to chyba, za przeproszeniem, za naszych czasów też ich nie było, więc to już jakaś antyczna historia. No ale tak, żeby z impetem w głąb, to też niekoniecznie. Nie wiem, jak wspominasz swoją szkolną edukację w tym zakresie. Właśnie wstyd powiedzieć, ale bardzo kiepsko wspominam tą edukację. Pamiętam, że dla mnie... Wstyd nauczycielom. Dla mnie wielkim odkryciem było to, do czego służy prezerwatywa. No to świadczy o poziomie edukacji i też o takim przekazie, który sam wyniosłem z domu. Ale myślę, że to się jakoś w miarę pokrywa z tym jak było dookoła. I ten przekaz jest słaby, ale też oparty na wielu stereotypach i takich mitach, z którymi trochę walczymy czasami ze studentami. No, które gdzieś tam cały czas wloką się za nami. Na przykład jakie są takie stereotypy, które cię uderzają i na które się zrzymasz? Stereotyp, który bardzo mnie zezłościł, dotyczył chociażby karmienia piersią, które podobno ma chronić przed kolejną ciążą. Taką myśl przekazała położna mojej żonie w szpitalu. To się stupor nazywa, to co teraz mam. To wracamy do tematu, no i sprawdźmy, co usłyszała Ola Opala, która pytała, czy i kiedy oglądanie pornografii może być szkodliwe. To zależy przez kogo. Przez dzieci tak, przez dorosłych nie. Nie mam zielonego pojęcia. Szkodę w postrzeganiu kobiet, w postrzeganiu współżycia, postrzeganiu relacji międzyludzkich, to wyrządza. Zdarza się, że prowadzi do uzależnienia. Dla związku może mieć to taki skutek, że ludzie oddalają się od siebie, podniecają się innym partnerem. Może być szkodliwe w ten sposób, że powoduje ściągnięcie wirusów na komputery. Moja znajoma z liceum kilka lat temu, 3. Bardzo chciała zabłysnąć i nagrała 2 filmy porno, które były na jakiejś sławnej stronie. Kilka dni potem cała szkoła o tym wiedziała. Ona się załamała. Ona nie wychodziła z domu, przestała chodzić do szkoły. Jej rodzice na szczęście mieli dużo kasy, ale i tak nieźle zabulili za to, żeby te filmy wykupić tak na własność. No jak ktoś dużo tego ogląda, to marnuje czas. Myślę, że jeżeli jest się w związku, jest to jak najbardziej szkodliwe, a jeżeli jest się singlem, to uważam, że każdy rozlicza to według swojego sumienia. No i różne głosy się pojawiły. Pierwszy głos mówi o tym, że dla dzieci jest szkodliwe, a dla dorosłych nie. I połowicznie chyba możemy się zgodzić, bo rzeczywiście narażanie dzieci na takie treści, po pierwsze, jest nielegalne, tak niezgodne z prawem, a po drugie, no, jest dla nich szkodliwe. Ale czy zawsze dla dorosłych jest nieszkodliwe oglądanie pornografii w internecie? Te kolejne odpowiedzi trochę kłóciły się z tym, co powiedziała pierwsza osoba. No ja myślę, że jednak wszystko jest dla ludzi tradycyjnie, z tym, że w odpowiednich ilościach. Jeśli jest tak, że tą pornografię potrafimy wykorzystać jako na przykład element gry miłosnej wraz z partnerką, albo przy braku partnerki, jako sposób realizacji swojego popędu seksualnego, to myślę, że nie ma w tym niczego złego, jeśli czujemy nad tym kontrolę, jeśli potrafi nam to sprawiać satysfakcję. Gorzej, jeśli jest tak, że ta pornografia i oglądanie tej pornografii, co pokazują jakieś nowe badanie, nie pamiętam skąd, ale wydaje mi się, że z Cambridge właśnie 2014 roku, pokazuje, że osoby oglądające pornografię nie bardzo lubią ją oglądać, ale niestety mają przymus oglądania. I wtedy właśnie powinna się świecić czerwona lampka, która informuje nas, że jest tutaj coś na rzeczy, jest jakiś problem. Ale pornografia jest łatwiejsza niż zapewnienie właściwej atmosfery i przez rozmowę z partnerem czy partnerką, bo tu się trzeba trochę nachodzić, tak? Trzeba uwzględnić to, że ten drugi człowiek też ma swoje potrzeby, że dzisiaj może mieć ochotę, a jutro może nie mieć tej ochoty, że też ma swoje potrzeby w obrębie seksualności, tak? Także nie może być to coś, co będzie trwało 15 minut, tylko kochany, jak się decydujemy, to już 2 godziny, tak? Bo ja się powoli rozgrzewam. No, z pornografii możemy wyciągnąć taki wniosek, że pstryk i już, no i jedziemy i wystarczy kwadrans i wracamy do regularnego życia.
Dlatego o pornografii i masturbacji z nią związanej mówimy, że to jest rodzaj takiego zaspokojenia właśnie dziecięcego trochę. To jest taki dziecięcy wzór realizacji seksualnej. Jeśli mówimy o dorosłej seksualności, no to mówimy o kontekście, w którym bierzemy odpowiedzialność za potrzeby swojej partnera, biorąc odpowiedzialność, no to wchodzimy do tego łóżka i staramy się sami czerpać przyjemność, ale też dawać przyjemność partnerowi. No i to jest właśnie cała trudność, że jakoś trudno nam tą odpowiedzialność czasami brać, albo po prostu boimy się jej wziąć z taką myślą, że może nie podołamy. Czyli jak masturbujemy się przy komputerze, to po prostu idziemy po linii najmniejszego oporu. Nie bierzemy raczej odpowiedzialności za tą seksualność. Ktoś powiedział, że zmienia postrzeganie relacji kobiet i współżycia. Trochę powiedzieliśmy o tym innym współżyciu, tak? Że filmy pokazują... Ugryzłem się w język, bo miałem ochotę powiedzieć miłość między ludźmi, cielesną, fizyczną, ale tam miłości to jest chyba najmniej. Natomiast mnie jakoś bardzo porusza ten wątek przemocy, czy jakiegoś w ogóle traktowania kobiet, bo kobiety w filmach pornograficznych zazwyczaj są na straconej pozycji. Chyba, że są to określone filmy, w których to kobieta ma dominować. Myślę sobie, że faktycznie w tych filmach jest pokazane takie totalne uprzedmiotowienie bardzo często kobiety i ciała kobiecego. I to może tworzyć taki wzorzec, gdzie wchodząc w relację z kobietą możemy oczekiwać różnych rzeczy, chociażby tego, że jej ciało posłuży nam do czegoś. Później tworzy się problem tego typu, że zgłaszają się też młode pary, które mają taką trudność w seksie, że ten seks ich wcale nie łączy, a wręcz mają taki niesmak do siebie po tym seksie i trudno po nim spojrzeć w oczy, ponieważ ten seks traktują trochę jak masturbację ciałem partnera. Aha. Po czymś takim trudno jest faktycznie spojrzeć głęboko z miłością partnerowi w oczy, bo to jest raczej przedłużenie tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli takiego... braku brania odpowiedzialności za seksualność drugiej osoby. Nie ma to raczej nic wspólnego z bliskością, z relacją i z więzią, po drodze patrząc. Ale to chodzi o to, żeby jakoś szybko zaspokoić własne potrzeby, a ta druga strona niech się odczepi, czy bo nie mam jasności? Często to jest właśnie w taki sposób, że cała gra miłosna i cały seks jest nacelowany na to, żeby na przykład mieć wynik. Wynikiem jest wytrysk albo orgazm kobiety, więc obydwoje wchodząc do łóżka są nakierowani na wynik, nic więcej. Tam nie musi być czułości, nie musi być bliskości, spojrzeń w oczy. Chodzi o wynik, czyli orgazm. No niestety po takiej walce niewiele pozostaje. Mam nadzieję, że nie przejrzeliście się w tym opisie, ale jeżeli tak, to dowiedzcie, że są fachowcy i są gotowi pomóc. Skoro mamy w studiu seksuologa, jest nim dzisiaj Daniel Cysarz, to zapytam. Przychodzi do gabinetu pacjentka i mówi: dzień dobry, proszę pana, mam problem, ale mój partner, mąż, chłopak woli uprawiać seks z komputerem niż ze mną. Często? Nieczęsto? Czy to w ogóle wymyślony problem? Nie, zdarza się. Zdarza się to dosyć często. Bardziej w takiej konfiguracji, że to przychodzi para i dziewczyna od wejścia mówi: no, to tutaj siadaj, to teraz pan będzie słuchał. Ja tutaj panu opowiem, co z nim jest nie tak i proszę go wyleczyć. Zwykle to jest w takiej konfiguracji, ona przez pół spotkania mówi, on siedzi, słucha, kiwa głową. Zapada się w siebie. Tak, tak. A na koniec pytamy, czemu to problem dla niej, no bo to wielki problem, czemu to problem dla niego, no bo to nie problem w sumie dla niego, ale dla niej przyszedł. No, ale rozumiem, że problem dla związku. Zwykle właśnie ten związek jest takim sygnałem, który motywuje tych facetów, no bo jednak to częściej faceci przychodzą do tego, żeby pójść do tego seksuologa i zacząć mówić o tak intymnych kwestiach, o których nigdy z nikim nie rozmawiali. To zwykle jakiś kryzys w tym związku jest takim motywatorem. Partnerka, która na ostrzu noża stawia przyszłość związku i mówi: musisz iść, musisz coś z tym zrobić. No i oni przychodzą. Nie są dobrym materiałem na terapię, bo żeby coś zmienić, no to trzeba chcieć. Wystarczy jeden psychoterapeuta do wkręcenia żarówki, ale rzeczywiście żarówka musi tego chcieć. Ale co jest problemem? Tym, że ona jest jakoś wyłączona z tego życia seksualnego? Że jakość tego życia się zmieniła? Czy może chodzi na przykład o jakąś zazdrość? O to, że on tam z kimś ma jakąś intymność, nawet jeżeli ten ktoś jest tylko pikselowy? No tutaj możemy popatrzeć i na relacje, i na każdego z nich z osobna. W relacji zwykle jest tak, że w takiej konfiguracji świetnie dobierają się takie osoby,
z których jedna zaspokaja się w taki sposób, czyli na przykład uważa, że ma wysoki popęd, a wcale nie ma wysokiego popędu, po prostu ma wysokie napięcie, którego no nie ma innych pomysłów, żeby je rozładować, więc rozładowuje przez pornografię. No i dziewczyna, która w ten sposób czuje, że nie jest wystarczająco atrakcyjna, że jakoś nie spełnia oczekiwań, że nie można bierze to do siebie. Przez to kochać, bierze to do siebie, ale jakoś zwykle w tym tkwią i jest im w tym lepiej lub gorzej. Patrząc na każdego z osobna, no to pewnie każdy z tych w tej sytuacji ma jakieś inne korzyści z tego, żeby być w takiej relacji, ale bardzo często takie relacje potrafią trwać naprawdę latami. I to wcale nie musi być tak, że ona ma jakiś niski popęd, bardziej częściej jest tak, że ona po prostu w tym łóżku czuje się traktowana przedmiotowo, co z czasem no, trochę zabija pożądanie i chęć na seks u niej, a co sprawia, że on tego seksu ogląda więcej. A to jakoś dobrze wróży dla relacji? No, myślę, że nie. Myślę, że to jest raczej w takim kierunku idzie, że ten mężczyzna zaczyna traktować ten komputer i pornografię jako takie jedyne źródło zaspokojenia i seksualnego, i emocjonalnego, co bardzo oddala partnerów. No i w takim momencie zwykle pary przychodzą na terapię. Można złapać wirusy, powiedział ktoś w jednej z sąd, których słuchaliśmy. Będziemy też rozmawiać o uzależnieniu i o tym, co się przez to dzieje, ale pojawił się też tam taki wątek wrzucenia na stronę swoich własnych filmów. Myślę sobie, że to śliski pomysł. Nie do końca mi się sklejała ta historia, że ktoś wykupił te filmiki za duże pieniądze, ponieważ jak coś trafiło do internetu, to powodzenia. Ale często takie pomysły ludziom wpadają do głowy, żeby... Niestety dosyć często. Prowadziliśmy w Warszawie właśnie w gimnazjach badania wśród gimnazjalistów w kontekście takiego zjawiska, jakim jest sexting. Czyli dzielenie się swoimi nagimi zdjęciami. Zwykle jest przekonanie takie, że dzielimy się takim zdjęciem ze swoim chłopakiem albo kimś bardzo bliskim, któremu chcemy jakoś zaimponować albo pokazać swoje ciało. I któremu możemy zaufać. No oczywiście. Ale rzadko zakładamy, że ten chłopak bardzo czasami chce się pochwalić tym zdjęciem innemu koledze, który miał nigdzie nie wysyłać tego zdjęcia, ale jednak wysyła i rozpowszechnia. Nie mamy świadomości tego, no te dzieciaki bardzo często z tych ankiet wynika, że nie mają świadomości tego, że to jest i łamanie prawa, jeśli mają mniej niż te 15 lat, i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, a przy okazji też nadużywanie czyjegoś wizerunku, no nagiego wizerunku, co często prowadzi do tragedii faktycznie. Kwadrans do 21, już za kilka minut na naszej antenie nowiny, a po nich wracamy do rozmowy, porozmawiamy o uzależnieniu, ale także porozmawiamy w ogóle o masturbacji. Przypominam, że w poniedziałki i wtorki spotykamy się w trybie głośnomówiącym, żeby rozmawiać o sprawach ważnych dla ludzi, czasami bardziej intymnych, czasami bardziej ogólnych, czasami są to tematy no, niemalże filozoficzne, ale dzisiaj blisko ciała i blisko emocji, bo rozmawiamy o pornografii w internecie i o tym, co się dzieje, kiedy stykamy się z nią na co dzień. Wracamy do tematu i wracamy też do tego, co ludzie mówili na mieście, i powiedzieli to do mikrofonu, powiedzieli naszej reporterce Oli Opali, na pytanie, czy od pornografii w internecie można się uzależnić. Myślę, że tak. Myślę, że jest to rodzaj uzależnienia, przede wszystkim właśnie od takich silnych wrażeń. To jest tak samo chyba jak każda inna używka, coś co nas podkręca. Są ludzie, którzy marnie skończyli akurat przez to. Partnerka albo partner seksualny może to zauważyć po tym, że coś jest nie tak. Inaczej ich to współżycie wygląda. Kiedy zaczyna dominować w każdej sferze naszego życia. To znaczy, że nie możemy wyjechać na wakacje z rodziną, nie myśląc o tym, żeby obejrzeć filmu pornograficznego, nie możemy skoncentrować się na pracy, bo cały czas gdzieś tam chodzi nam po głowie, tracimy majątek na opłacanie jakichś stron pornograficznych. Generalnie, jeżeli jest w każdej sferze naszego życia, to już jest uzależnienie. Tak nic z tym nie możemy zrobić. Jeżeli ją wyrzucimy z internetu, to ludzie, którzy są tym zainteresowani, i tak znajdą dostęp do tego. No ja tu patrzę na to, że to jest mało atrakcyjne, bo to jest wszystko sztuczne i chwilowe zaspokojenie swoich potrzeb, które zdecydowanie lepiej realizować na żywo niż oglądać to w internecie, jak robią to inni. Lepiej robić to na żywo niż oglądać to w internecie i trochę podglądać przez szybkę. Co usłyszałeś, Daniel Cysarz, psychoterapeuta i seksuolog? Coś cię zdziwiło? Skoczyło?
Wiedza tej przedostatniej chyba pani, która mówi o tych różnych aspektach, no tak naprawdę uzależnienia. Ja sobie tak myślę, że to można jeszcze uprościć i powiedzieć sobie, że uzależnienie chyba w każdej formie jest wtedy, zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się cierpienie. I chyba podobnie jest tutaj. W momencie, kiedy zamierzona przyjemność staje się cierpieniem, to możemy mówić faktycznie o uzależnieniu. Jakie są koszty tego uzależnienia? Co się dzieje w związku z tą osobą, w jej życiu? Jeśli ta osoba jest w związku, no to można powiedzieć, że ta osoba no, siłą rzeczy się wyłącza. Wyłącza się z relacji i z życia seksualnego, bo bardzo często za takim zaspokojeniem emocjonalnym idzie też zaspokojenie popędu, więc taki facet później nie ma już siły na to, żeby uprawiać seksu ze swoją partnerką. Albo uprawia ten seks w taki sposób, że ten seks nie zbliża, tak jak mówiliśmy to już dzisiaj sobie. Oprócz tego bardzo często osoby, które są uzależnione od masturbacji i pornografii, też mają na swój temat różne dziwne przekonania. Pod tytułem jestem jakiś do niczego, jestem zły, że to robię, albo to brudne. Gdzieś tam tak z tyłu głowy się pojawiają takie myśli, które właśnie też w kontekście relacji nie robią nam dobrze, bo jeśli myślimy w taki sposób o sobie, to w jakiś magiczny sposób dzieje się tak, że nasz partner odczuwa ten dystans i jakoś działamy w taki sposób, że partner też zaczyna tak o nas myśleć, że coś z nami jest nie tak, jesteśmy jacyś tacy wyłączeni chociażby. Nie wiem, czy to w ogóle uprawnione, żeby porównywać uzależnienia, ale pomyślałem sobie, że to dosyć trudne, jeżeli chodzi o bycie uzależnionym od pornografii internetu. Nie, pomyślałem już o uzależnieniu od seksu, o seksoholizmie, że to jest trudne, bo o ile w alkoholizmie to wiadomo, kiedy jest, albo jesteś pod wpływem, albo nie, albo pijesz, albo nie pijesz. Natomiast tutaj, no, seksualność jest jakimś naturalnym kawałkiem życia ludzkiego. No i pytanie, gdzie już jest zaburzenie, a gdzie jest jeszcze zdrowie, czy ta pożądana seksualność? No właśnie, tą granicę jest bardzo trudno wyznaczyć i myślę sobie, że dla każdego ta granica jest w innym momencie. Bardzo często ta granica jest blisko tak zwanego dna, w momencie, kiedy kończy się jakiś związek w nieprzyjemnych okolicznościach, w momencie, kiedy tracimy różne okazje, tracimy pracę, tracimy znajomych, czy nie możemy kontynuować studiów, bo to nam jakoś zaburza. Bardzo często pacjenci mówią o takim trudności w koncentracji, że to też ich jakoś na tyle rozbija, że bardzo trudno im się chociażby koncentrować na nauce. I myślę sobie, że to są takie sygnały, które wskazują, że ta granica już jest za nami, że ją przekroczyliśmy i że warto było jakoś się zatrzymać i rozglądać, zastanowić się, co dalej. 70044, ktoś napisał, no a przypadkowo można wpaść na rzeczy, które niekoniecznie mogą nam służyć. Na przykład może się okazać, że obok leci jakiś filmik, po którym do domu zapuka policja. No to prawda. Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że oglądanie niektórych form pornografii jest ścigane. Więc chociażby pornografia dziecięca czy pornografia zoofilna, tutaj w kontekście posiadania i rozpowszechniania tego typu materiałów, no to jest czyn karalny, zagrożony do 2 lat więzienia, więc warto o tym pamiętać. No, opiniujesz też sprawy dla sądu. Czy bywa tak, że ktoś mówi, no przypadkiem mi się coś tam odpaliło, albo zacząłem wchodzić na takie strony, ale nie do tamtej zakładki. Niestety wielu tak mówi. Niestety wielu tak mówi i to jest taki argument, który gdzieś ma być koronnym, który wskazują, że na swoim twardym dysku mają też różne inne materiały z pornografią zwykłą, czy zupełnie innymi rodzajami pornografii. Niestety to nie jest żaden argument dla sądu, bo nawet jeśli takich plików jest kilka i one są na przykład rozpowszechnione, czyli zamieszczone na przykład na forum jakimś internetowym, no to już jest podstawa do tego, żeby taką sobie ścigać. Słuchacze pytają, czy przez to, co oglądam w internecie, może się zmienić moja orientacja seksualna? Informacja jest dobra i zła. No, orientacja seksualna, szczególnie na pewnych etapach, no, raczej nie można jej zmienić, chociaż bardzo często pacjenci przychodzą właśnie na takim etapie 20 kilku lat i mówią, no bardzo czuję w sobie na przykład orientację homoseksualną i bardzo mnie to niepokoi. Naprawmy to. No, na tym etapie ta orientacja zwykle już jest na tyle wyraźna, że nie zmieniamy jej. No, zresztą też tak podają różne współczesne nam źródła, orientacji seksualnej nie zmieniamy.
czyli to, że oglądam w sieci filmiki i zaczynają mi się podobać tam faceci, zaczynają mnie podniecać, to co to jest za informacja, że mnie się zmienia orientacja, czy... Myślę, że to jest taka informacja, że podniecają mnie faceci i mogą mnie podniecać faceci. Bardzo często tak bywa, że jesteśmy na przykład heteroseksualni, ale możemy mieć jakieś takie upodobania, żeby od czasu do czasu pooglądać sobie tego typu materiały i warto się przyjrzeć temu, co to tak naprawdę nam robi, bo bardzo często my mylimy podniecenie z takim dosyć wysokim poziomem lęku, który wręcz nas paraliżuje, może jest trochę ekscytujący i który często się wiąże z poczuciem winy. Warto sobie sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem to, bo jeśli to byłby ten lęk, to raczej nie możemy mówić o orientacji homoseksualnej. Napisał do nas ktoś ze Szczecina, że można przyjść na meeting anonimowych seksoholików. Sobota 14-16, ofiar Katynia 1, Szczecin. Myślę, że ci, którzy nie usłyszeli, to będą mogli to wygooglać i znaleźć w internecie, ale takie grupy też się spotykają i można znaleźć pomoc. Takie, można też... Tak, takie grupy są w Warszawie, w Krakowie. Takie grupy są w takiej formie dla osób, które są bardziej wierzące, więc tam też bardziej się modlą. Także takie grupy są też, myślę, że warto czasami się tam wybrać. To jeszcze o masturbacji chwilę, bo pornografia, tak jak mówiłeś, bardzo się z nią łączy. A propos masturbacji, mam poczucie, że jest wiele mitów. Też takich, które zostały mi z... chciałem powiedzieć mojego dzieciństwa, albo może raczej z mojej nastoletniości, kiedy to słyszałem, że właśnie wyrosną mi włosy między palcami, że oślepnę, że jest cała masa różnych skutków, które no, nie przyszły. Nie powiem, żeby mnie to jakoś, żeby mnie to jakoś rozczarowało, ale bardziej odetchnąłem. I myślę sobie, matko, ile jest takiego stresu wokół tego, który jest zupełnie niepotrzebny. Zwykle jest tak, że to dorośli, widząc, że dziecko albo młodzieniec, albo dziewczynka, czy młoda kobieta masturbuje się, czują wielką bezsilność, niepewność i nie wiedząc, co robić, mówiąc, nie rób tego, to jest złe, tak się nie robi, coś ci się stanie. Wymyślają jakieś konsekwencje, które no, często są bajkami, a tak naprawdę masturbacja jest naszą potrzebą, która wynika z tego, że mamy swój popęd seksualny. Jeśli jesteśmy zdrowi, to ten popęd jest regularnie. Jeśli nie mamy partnera seksualnego, no to w jakiś sposób musimy się zaspokajać i masturbacja właśnie jest takim zdrowym sposobem zaspokajania w momencie, kiedy ona nam służy. To zadam niezadane pytanie. To ile razy dziennie to jeszcze jest norma, a kiedy już powinienem zacząć się martwić? Tutaj zawsze pacjenci czy osoby, które się zgłaszają, wyznaczają normę. Jeśli dla danej osoby masturbacja 3 razy dziennie jest okej i ona jakoś nie dezorganizuje życia tej osoby... I nie wywołuje cierpienia? Nie wywołuje cierpienia, to jest w porządku. A jeśli ktoś się masturbuje codziennie, raz dziennie, ale to sprawia, że czuje się ze sobą źle, ma poczucie winy, czy to jakoś wpływa na jego relacje negatywnie, no to oczywiście to zaczyna być problem. 70.044, 14 niespełna minut po 21.00, to czwórka, Polskie Radio. Bzdura, orientację można zmienić, przeczytajcie sobie książkę Walka o normalność lub materiały doktora Nicolosiego, sam wychodzę z odczuć homoseksualnych. Z odczuć? Okej. Drogi słuchaczu, życzymy ci powodzenia i trzymamy kciuki za realizację twoich planów i za zmniejszenie cierpienia absolutnie w twoim życiu, bo to najważniejsze. A wracając do pornografii tej internetowej, w którymś momencie pojawiło się takie hasło, że oni oglądają to razem, że ogląda to para wspólnie. Może to jest coś nienormalnego? No właśnie, jeśli pornografia pojawia się w parze i obydwoje chcą pooglądać tą pornografię na zasadzie urozmaicenia, to z mojej perspektywy to może być bardzo fajny element takiej gry miłosnej, rozbudzania się. Może to być fajny moment, który gdzieś tam nakręci sytuację. Czasami jest tak, że niestety jedna strona bardzo chce, a druga strona się podporządkowuje i w tym momencie mamy duży kłopot, bo u jednej z osób wzrasta podniecenie, u drugiej pojawia się na przykład odraza, czy wręcz jakiś taki niesmak do tego, co widzi. No i raczej z tej mąki raczej chleba nie będzie po takim sensie. Raczej trudno, żeby pojawiło się podniecenie, pożądanie i jakaś iskra. Czyli rozumiem, że to wtedy trochę staje między nimi.
No bo ona zobaczyła go, nie wiem, czy teraz nie lecę po prostu stereotypem, jak mówię, że ona zobaczyła jego, że on się podniecił czymś takim. Bardzo często właśnie tak jest, że któryś z partnerów stwierdza, no nie, to takie kobiety ci się podobają, takie pośladki, takie piersi, w momencie, kiedy ja mam inne. Więc myślę sobie, że jest miejsce na takie materiały w parze, która dobrze się ze sobą czuje, ale też dobrze, każdy z nich czuje się dobrze w swoim ciele, gdzie nie mają jakichś takich trudności, bo w momencie, kiedy takie trudności mogą pojawić, no to taki film może być takim przyczynkiem do niezłego konfliktu, a nie fajnie spędzonej nocy. Generalnie odradzasz korzystanie z pornografii w sieci, jak ludzie przychodzą do ciebie i chcą coś zmienić w swoim związku? Szczerze, rzadko mówimy o pornografii. Bardziej zastanawiam się, jaki to rodzaj pornografii kręci i dlaczego akurat taki rodzaj. Myślę sobie, że na pornografię jest miejsce w naszym świecie i czasami warto się do niej odnieść, ale myślę też, że warto robić to mądrze. W taki sposób, żeby ta pornografia niczego nie zaburzała i mając jakąś jednak kontrolę nad tym, bo ona jest na tyle atrakcyjna, na tyle kręcąca i na tyle stymulująca nasz mózg, że faktycznie tutaj granica jest bardzo, bardzo cienka. A jak iść do seksuologa, żeby się nie wstydzić? Najlepiej nocą, myślę. Chciałbyś. Prawdę mówiąc, myślę sobie, że wizyty u seksuologa stają się coraz większą normą i wręcz zdarza się wśród moich pacjentów, że oficjalnie mówią, że chodzą na terapię i to się spotyka też z jakimś takim dobrym przyjęciem, więc jakoś bardzo o to bym się nie martwił. Myślę, że to jest taki przejaw dbania o siebie, też o swoją sferę seksualną. I da się coś zrobić w gabinecie seksuologicznym? Myślę, że jeśli chce się zrobić i wie się co, to można zrobić bardzo, bardzo dużo. Na przykład pod kierunkiem naszego dzisiejszego gościa, którym był Daniel Cysarz, psycholog, psychoterapeuta i seksuolog. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję.